Mówimy o pięciu węzłach po stronie praskiej i pięciu węzłach po stronie śródmiejskiej. To realne. Na Euro 2012 możemy zakończyć budowę obwodnicy śródmiejskiej. Sprawdziliśmy to finansowo i technicznie. Jeżeli się zatrzymujemy na tym, że jeden węzeł ma kosztować tyle, ile lekko zaniżony koszt mostu północnego, to jest myślenie księgowego, myślenie administratora, a nie myślenie przedsiębiorcy albo inżyniera. Niech wygra Warszawa.